Siemaneczko, ja jestem NadiWins i witam w kolejnym poradniku o BT Diablo, czyli o modzie do Diablo 2 Resurrected, który dodaje wiele kolorytu, wiele endgame'u, utrudnia grę. I zajmiemy się tym razem Uberami oraz samym endgame'em, który jest dosyć fajnie rozwinięty, niestety w przeciwieństwie do oryginału D2R. Także zapraszam do oglądania, jeżeli film się spodoba, to oczywiście upewnij się, że mnie subskrybujesz, że kliknąłeś w dzwoneczek, co pozwoli Ci być cały czas na bieżąco z moimi kolejnymi poradnikami, materiałami z Diablo 2 Resurrected, tego moda, albo Diablo 2 Resurrected oryginalnego, z newsami oraz filmikami z Diablo 4. Dodatkowo zapraszam Ciebie także na live'y na Twitch TV, na NadiWins, gdzie streamuję praktycznie prawie że każdego dnia od 18. Także jedziemy. Jedziemy. Zacznijmy sobie od Uberów, potem przejdźmy do endgame'u. Jeżeli w ogóle nie wiesz, co to są Ubery, co to jest Uber Tristram, to zerknij sobie do mojego filmu Uber Tristram, wszystko o Uber Tristram na NadiWins. Możesz to pisać taką frazę właśnie w wyszukiwarce na YouTubie, albo też zerknąć w opis filmu, tam będzie na Ciebie czekał link z poradnikiem. Ale jeżeli wiesz, co to są Ubery i chcesz zobaczyć, jak to wygląda na modzie, no to zapraszam, ponieważ na modzie dużo się pozmieniało. Zacznijmy sobie od tego, jakie potwory dropią klucze niezbędne do zrobienia Uberów. Mamy, jeżeli chodzi o klucze grozy, mamy Blood Raven, czyli krwawą orlicę, którą znajdziemy oczywiście na cmentarzu. Mamy, oczywiście wszystkie klucze dropią na piekle. Nic się nie zmieniło, wszystko jest na piekle. Mamy Countess, czyli hrabinę, tak jak w oryginalnym Diablo 2 Resurrected, i mamy Kowala, który znajduje się w barakach, w pierwszym akcie również. Następnie, jeżeli chodzi o klucze nienawiści, czyli Keys of Hate, mamy Radamenta, który dropi, Summonera, czyli demonologa, to również jest bez zmian, Hefasto doszedł jeszcze, który jest w czwartym akcie na Rzece Płomieni. To jest ten ziomek od, wiecie, questa z kuźnią. Więc tam też można się udać, żeby wydropić klucz nienawiści. Mamy również, jeżeli chodzi o klucze zniszczenia, Izuala, czyli moją ulubioną miejscówkę do dropu tych kluczy, Nilhathaka, czyli miejscówka po staremu, aczkolwiek nienawidzona przez większość graczy. I mamy Snapchat Shattera. Jest to ziomeczek, którego może wielu z Was nie ogarnia, nie słyszało o nim, szczerze nie wiem, jak się nazywa po polsku, ale to jest taki lodowy creeper, którego możemy znaleźć właśnie w piątym akcie, w Icy Cellar, czyli w lodowej piwnicy, czyli takiej odnodze na przejściu starożytnych, bardzo rzadka miejscówka. Rzadko uczęszczana, ale jest taka możliwość, nie? I właśnie jak zobaczycie, popatrzcie na to, że jest 9 mini-bossów, tak jakby, super elitarnych potworków, które dropią klucze zamiast 3. Mamy większą różnorodność, więc możemy bardziej dopasować jakby poszukiwania, możemy bardziej dopasować swojego wroga, ten super unikat, który chcemy farmić po dany klucz, pod dany build albo daną klasę. Także to jest mega spoko, każdy dopasowuje pod siebie. Jak to wygląda? Jak wyglądają mini Ubery? Jak wygląda otwieranie portali? Bo to też się zmieniło. Mamy większą władzę nad tym, jakie portale się otwierają. Możemy w pewien sposób wybierać, które portale chcemy, żeby były przez nas otwierane, uczęszczane. Jeżeli włożymy do kostki 3 byle jakie klucze, to otworzy nam się randomowy portal. Albo 3 takie same klucze, generalnie 3 klucze jakiejkolwiek maści, otwiera nam się randomowy portal, tak jak jest to w starym, dobrym Diablo 2 Resurrected. Ale jeżeli chcemy na przykład zabijać tylko Duriela, albo tylko Matronę, albo Matronę, Lilith, albo tylko na przykład Izuala, to możemy to zrobić. I receptory są następujące. 3 klucze grozy plus TP Scroll, w kostce Radiumów mieszamy, mamy 100% pewność, że wyskoczy nam portal do Matron's Den, czyli idziemy na Lilith, nie? 3 klucze nienawiści plus TP Scroll w kostce daje nam Duriela, 3 klucze zniszczenia i TP Scroll daje nam Furnace of Pain, czyli Izuala. Furnace of Pain także jest świetną miejscówką do farmy levela, do farmy itemów, której można dobijać 125 poziom, czyli maksymalny poziom. Dlatego też te klucze zniszczenia są tak ważne na tym modzie. Teraz jeszcze są
inne sposoby na bicie 125, ale do tego przejdę na samym końcu, czyli do riftów. Co jeszcze warto dodać? Klucze możemy również wygenerować recepturą w kostce, która jest następująca. Jedna esencja z każdego koloru mieszamy w kostce, dostajemy trzy różne klucze. Czyli po jednym, jeden klucz terroru, jeden hate, jeden destruction. Dlatego te esencje też są bardzo fajne. I możemy je zatrzymywać, nie? Esencje właśnie mają taki fajny sposób, taki fajne użycie, a jeżeli ktoś nie chce tego robić z esencji, to może esencję sprzedawać za 50 tysięcy sztuka, bo jedna esencja jest warta 50 tysięcy, także bardzo fajny sposób też na reperowanie golda. Jeżeli ktoś na przykład nie może zabić Bala, albo nie może zabić Diablo, żeby uzyskać esencji, to mamy też recepturę na esencję taką, że trzy esencje jakby dolnej półki daje jedną górnej, czyli trzy esencje z Andariel albo Duriela, niebieskie, bo i z Duriela i z Andariel dropi ta sama esencja, czyli niebieska, daje nam jedną esencję z Mephista. Trzy esencje z Mephista dadzą nam jedną esencję z Diablo, trzy esencje z Diablo dadzą nam jedną esencję z Bala. Oczywiście mieszanie esencji z Andariel czy Duriela do Bala to wiąże się z dużymi stratami, nie? Z dużym kosztem, ale wszystko jest jakby możliwe. Przypominam też, że na tym modzie mamy 100% szans na drop przynajmniej jednej esencji z bossów. Z tego co wiem, wszyscy bossowie dropią po jednej esencji, oprócz Duriela, który ma szansę na drop więcej niż jednej esencji. Czyli jeżeli zależy Ci tylko na esencjach, to warto zabijać Duriela, ponieważ ten może wydropić więcej. Jeżeli zależy Ci tylko na tych niebieskich esencjach, to warto zabijać Duriela. Aczkolwiek lot z niego jest dużo gorszy niż z Andariel, nie? Także tak to wygląda w kwestii otwierania portali. I w kwestii Uberów. Samo Uber Tristram jest bardzo podobne. Są takie różne smaczki, czyli na przykład z doświadczenia powiem Wam tak, że jeżeli robicie mini Ubery, to uważajcie, w sensie naprawdę te postacie powinny być dużo mocniejsze niż w naturalnym Diablo 2, aczkolwiek smiter budżetowy też sobie poradzi, tylko trzeba być ostrożnym. Na przykład bierzmy pod uwagę takiego Duriela, który jest uważany za najprostszego mini Ubera. Jasne, ale pod warunkiem, że nie dostanie aury z boku, ponieważ pamiętajcie, że density na tym modzie, zwłaszcza na piekle, jest zwiększone, czyli zagęszczenie potworów jest zwiększone. Jest więcej potworów w tym modzie normalnie niż w Diablo 2 Resurrected. Aury mają dwukrotny zasięg. Dodana została aura u wrogów, aura concentration, czyli koncentracja paladyna. Najniebezpieczniejsza aura, jaka istnieje w tej grze, na BT modzie. I wiele razy miałem tak, że chciałem szybko zabijać tylko Duriela po organy, ale dostawał gdzieś z boku, zza dwóch ekranów jakąś aurę mocy, fanatyzmu, consecration i było bardzo ciężko, były one-shoty, także uważajcie na to, nie? Tak samo piec bólu, bardzo jest dużo potworów w piecu bólu, jest bardzo dobrą miejscówką na expa do levelowania, ale jest bardzo niebezpieczna. A Matron's Den, no, jest generalnie ciężkim miejscem, jest ciężkim bossem. Jeżeli chodzi o organy, tutaj też jest większa dowolność. Nie potrzebujecie trzech różnych organów. Możecie zmieszać trzy dowolne organy i otworzy Wam się portal do Uber Tristram. Czyli możecie zabić Duriela trzy razy i trzy razy oko Bala włożyć do kostki i macie Uberki. Gotowe, cyk. Możecie zmieszać, nie wiem, dwa mózgi z okiem, macie Ubery. Możecie zmieszać pojedynczo, tak jak w oryginalnym, macie Ubery. Nieważne, trzy byle jakie organy daje Wam portal do Uber Tristram. Także wybieracie sobie bossa, jakiego chcecie bić i lecicie. Jeżeli chodzi o Uber Tristram, jest ono już tutaj bez zmian, tam są potwory, Ubery umiejscowione w tym samym miejscu, bez żadnych, totalnie nic się nie zmienia. Więc tutaj jakby jak umiecie robić Uber Tristram D2, to będziecie potrafić też tutaj na BT modzie i z Uber Tristram z Mephista dropnie Wam sztandar bohaterów, jeden, kiedyś było to więcej, dropiło więcej sztandarów, ale teraz to znerfiono, jeden sztandar bohaterów, z Bala Wam wydropi duży talizman, a z Diablo, nie, z Bala Wam wydropi wielki talizman o item levelu 9.9, a z Diablo duży talizman też o item levelu 9.9. Także tak to wygląda. No i oczywiście z ostatniego bossa Hellfire Torch, nie? Więc sztandary są bardzo ważne do endgame'u. I przechodzimy do właśnie endgame'u. Zacznijmy sobie od koraptowania. Co to jest koraptowanie? Koraptowanie w tej grze, koraptowanie przedmiotów, to jest nic innego jak dodawanie soketów, gniazd do tych przedmiotów, ale różni się to tym od Larzuka, że jest większa szansa
Boże, nie większa szansa, że jest szansa na to, że stworzy się więcej gniazd niż jedno w na przykład przedmiotach unikatowych, setowych, rzadkich, takich, w których Larzuk zrobiłby zawsze jeden socket. I to jest przewaga kryptowania i to jest jeden z endgame'u. Ale dlaczego to jest takie tricky? Bo mamy 30% szans na zepsucie się. Ale mówimy tutaj na razie o takich przedmiotach jak amulety, ringi, pasy. Generalnie wszystkie, cały ubiór, jeżeli chodzi o ekwipunek. Jeżeli chodzi o... zajmijmy się tym na razie. Zajmijmy się tym. Zaraz przejdziemy do Torcha, Nihilusa i Gida, bo to też można koruptować. Więc tak wyglądają statystyki. Mamy 30% szans na to, że się zepsuje. Czyli rerolnie się ten przedmiot, który chcemy koraptować, na inny. Jak koraptujemy przedmiot? Na przykład wydropiło mi Shaco. I Shaco może mieć maksymalnie 3 sokety po korapcie. Jest hełm. Na to, że będę miał 3 sokety, mam 8% szans. Na to, że będę miał 2, 20. I na to, że będę miał 1, 72%. I 30% szans na to, że się zepsuje generalnie, nie? Więc teraz tak. Wkładam Shaco do kostki Hora Dreamów oraz jeden sztandar bohaterów. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Sztandary bohaterów się stakują. Też mają ilości w sobie. I jeżeli nie zwrócicie uwagi, powiedzmy, że w jednym staku macie 20 sztandarów bohaterów, możecie cały przypadkowo stak spalić na jednym Shaco. Także oddzielajcie te sztandary w kostce wcześniej i po jednej sztuce pyk, pyk, nie? I tak to wygląda. I 30% na to mam szans, że Shaco się zepsuje. Jeżeli się zepsuje, to dostanę po prostu jakieś rzadkie Shaco z nowymi rolami. Czyli po prostu jest do wyrzucenia. Więc jest dreszczyk adrenaliny, ale można zyskać dużo. Można koraptować amulety, ringi również i mamy wtedy 100% szans na jeden socket, jeżeli się uda. I tylko jeden socket mogą mieć amulet ringi, a 30% szans na brika, tak zwanego, czyli na zepsucie. Belty mogą mieć maksymalnie 2 sokety, hełmy 3, tak jak powiedzieliśmy, jednoręczne bronie mogą mieć 4 sokety, a dwuręczne bronie aż 6. Także to jest bardzo, ale to bardzo dużo. To daje potężne możliwości. Pamiętajcie, na przykład, powiedzmy, że dropi nam dla czarodziejki broń endgame'owa Mang Song. Mang Song Lesson, lekcja Mang Songa została tutaj mocno zboostowana. W Mang Songu robimy 6 soketów. W te 6 sokety wkładamy 6 zodów, więc 6 zodów to jest 6 do wszystkich skilli i tak dalej. Nasz endgame to jest poszukiwanie przedmiotów, które możemy skoraptować za pomocą sztandarów bohaterów i wyrolowaniu jak najwyższej ilości soketów. Bo co? Wydropi mi Shaco, koraptuje, wychodzi mi jeden soket. Dalej szukam Shaco, dalej jestem niespełniony. Mogę mieć Shaco z 3 soketami. W końcu dropię Shaco, wypadają mi 3 sokety, GG. Mam, że tak powiem, best in slot. Nie może być lepiej. I tak dalej, i tak dalej. I z innymi itemami tak samo robimy. To jest właśnie część endgame'u. Jeżeli chodzi o nasze unikatowe talizmany. Unikatowe talizmany, czyli Hellfire Torch, Pochodnia Piekielnego Ognia, Anihilus oraz Fortuna Gida, mogą być skoruptowane. I teraz tak, jeżeli chodzi o pochodnie oraz o Anihilusa, mamy zawsze 100% szans, że się uda. Nie może się zepsuć po prostu. To jest bardzo dobre dla nas. Ale jeżeli chodzi o Fortunę Gida, może się zepsuć i ma też 30% szans na zepsucie się. Ale warto to robić, warto testować. Tylko że tutaj są zasady inne. Tutaj jakby nie wyrabiamy dziur w talizmanach. Tutaj talizmany zyskują specjalne właściwości. I na przykład, jeżeli koruptujemy Anihilusa, to... jeszcze ważna rzecz. Nie koruptujemy tych wszystkich rzeczy poprzez sztandar bohaterów, ale poprzez Hellfire Ash. Hellfire Ash uzyskujemy ze zmieszania jakiegoś torcza, czyli pochodni piekielnego ognia, z Malusem Charcy w kostce i dostajemy ten Hellfire Ash. Czyli tak jakby pył piekielnego ognia. Czyli po prostu innymi słowy rozwalamy jednego torcza i uzyskujemy z niego pył z tego torcza. Więc musimy poświęcić jednego torcza. Musimy mieć więcej torczy. To już jest droższa sprawa. I teraz tak. Wkładamy Anihilusa do kostki. Wkładamy Hellfire Ash do kostki 1. I mieszamy.
i Anihilus zostaje skoruptowany. Mamy szansę 100%, że się uda i dostajemy albo 7% Magic Findu i 10% Gold Findu, albo, bo to nie wszystko dostajemy, dostajemy jedno z tych właśnie atrybutów. Także trafić na takiego dobrego Anihilusa też jest wiecie, ciężko. Możemy trafić 7% Magic Findu, 10% Gold Findu, możemy trafić, tak jak ja trafiłem, 5% FHR i Runwalk, możemy trafić dodatkowe 5 atrybutów, możemy trafić od 5 do 10% szybszego atakowania, większa szybkość ataku, to jest już mocne, od 5 do 10% większej szybkości czarowania, FCR, 5% dowskiej odporności, 5% ekstra expa i 20 życia, 17 many, czyli taki klasyczny debeściarski small char. Dodatkowo, to jest jako dodatkowe staty dla Anihilusa. Następnie, jeżeli koraptujemy torcza, do skoraptowania torcza potrzebujemy aż 2 tych pyłów piekielnego ognia, aż 2 Hellfire Ash, czyli musimy skraptować, żeby skraptować jednego torcza, musimy wcześniej rozłożyć 2 torcze. To samo, kostka, torcz, 2 Hellfire Ashe i lecimy. I losujemy jedno z tych rzeczy. Możemy wylosować 40% szans na rzucenie zwiększenie obrażeń, kiedy nas uderzają, 75% szans na rzucenie 18 levela Lower Resist, kiedy nas biją, 60% szans na rzucenie zniedołężnienia, 50% szans na rzucenie osłabienia na wroga, 25% szans na rzucenie Life Tapa, 60% szans na rzucenie Bone Armora, to jest bardzo ciekawe, Bone Armor i zdecydowanie zniedołężnienie to są jedne z najlepszych, jakie możecie zdobyć. Czyli macie permanentny Bone Armor, czyli zbroję z kości na sobie, to jest zawsze absorpcja obrażeń. 60% szans na rzucenie Cyclone Armor, 60% szans na rzucenie Static Field, to też jest bardzo, bardzo srogie. To jest piekielnie dobre, ofensywne. Pole statyczne, 75% szans na rzucenie Frost Nowy, czyli permanentna Frost Nowa na przeciwników, level 31 aura modlitwy, która regeneruje życie, permanentna, bardzo wysoka aura, level 10 Vigor, permanentna, podczas noszenia torcza i level 10 błogosławiona celność. Także jak widzicie, ten korab jest warty swojej ceny. A jeżeli skoruptujemy Gida, Fortunę Gida, plus 1 Hellfire Rush, to otrzymujemy takie rzeczy jak plus jeden do jakiegoś drzewka umiejętności. I tutaj losujemy niestety wśród wszystkich klas. Powiem wam, że mi się udało wylosować dla siebie Combat Skillera w Gidzie, także jestem mega zadowolony, ale możemy wylosować także takie rzeczy jak dodatkowy Gold Find, dodatkowy Magic Find, dodatkowe obniżenie vendor prices, cen u kupca, 7% szybsze poruszanie się, szybsze odzyskiwanie równowagi i 15% do onresów. Także to są korapty i mamy jeszcze totalny endgame, czyli augment. Możemy jakby nasycić dodatkowo coś, zrobić tak zwany augment i do tego potrzebujemy naprawdę mocnych surowców. Runa Zod plus Soj, czyli Kamień Jordana, plus Sur, plus Sztandar Bohaterów, plus Malus Charsi, plus jakikolwiek armor, chest, czy to jest słowo runiczne już zrobione, czy to jest, nie wiem, Skin of the Viper Magi, unikat, cokolwiek, dodaje nam do tej zbroi istniejącej, plus 1 do teleport, permanentnie, czyli jakby enigmę robi z tej zbroi, oprócz tego, co ta zbroja ma już na sobie, plus 25 do Magic Findu, plus 25 do Gold Findu i 2% więcej expa. Następnie Runa Charm plus Standard of Heroes, plus East, plus Lem, plus Malus Charsi, plus jakikolwiek item, daje nam 25 Magic Findu, 50 Gold Findu i 2% expa. Ghoul plus Fal, plus Malus Charsi, plus Standard Bohaterów, plus jakikolwiek item, daje nam 200 attack rating, 10% bonus do attack rating. Więc srogo. Więc możemy jeszcze dodatkowo tymi trzema recepturami nasycać nasze endgame'owe gear. Endgame moim zdaniem wygląda w taki sposób. Na początku levelujemy i tak dalej. Jakby zdobywamy te podstawowe rzeczy i tak dalej. Szukamy jednego itema, który idealnie pasuje na przykład do naszego buildu. Znajdujemy go. Następnie ten item, na przykład to szako, nie?
Następnie ten item, Szako powiedzmy, albo powiedzmy dobra, Gryfon, u Jawazonki, niech to będzie Gryfon. Szukam Gryfona, gram Jawą. Znajduję Gryfona, jest piękny. Postanawiam go skoraptować, mam na tyle jaj, że go koraptuję i czekam, jakby ważę swoją szansę na 3 sokety. I łączę, jakby ryzykuję, bo mam 30% szans, że nie wyjdzie to, ten korapt i stracę Gryfona permanentnie. Korapt się udaje. W hełmie, czyli w moim Gryfonie, powstają 3 sokety. Do tych 3 soketów wkładam, nie wiem, to co ja uznam za endgame'owe. Czy to mogą być 3 widoki tęcze, 3 widoki tęczy pod błyskawice, czy to będą na przykład 3 zody, cokolwiek. Wydaje mi się, że jednak widoki tęczy. Bam! 3 widoki tęczy są już zapakowane. I następnie wybieram sobie augment, który chcę. Powiedzmy, że nie mam teleportu. Może sobie zaugmentuję to. Jeden teleport, 25 Magic Findu, Gold Find, 2 więc pracę więcej expa. Wiecie, jak ciężko jest zdobyć Magic Find? Taki augment, zawsze to coś. Potrzebuję Zoda, potrzebuję Soja, potrzebuję Sura, potrzebuję sztandar bohaterów. Potrzebuję takich mocnych run. To mi daje motywację do dalszej farmy. W końcu zdobywam tego Zoda albo Sura. Udaje się, albo dwa czamy i sobie robię Zoda. Bum! Augmentuję Gryfona i mam cudownego Gryfona endgame'owego, lepszego nie może być. Szukamy dalej, lecimy dalej z resztą itemów, no nie? I endgame jest bardzo, bardzo satysfakcjonujący moim zdaniem. Także tak to wygląda. Dodatkowo, jeżeli na przykład bym chciał wbić 125 poziom, no to mogę używać takich lokacji, jak na przykład lokacje do Uber, do mini Uberów, bo te lokacje mają zwiększony area level, czyli dają jakby na nich można expić spokojnie do 125, bo tam exp się nie zatrzyma tak szybko. Pamiętajcie, że czym wyższy macie poziom postaci, albo inaczej, czym bardziej różni się wasz poziom postaci od poziomu potwora, którego zabijacie, tym mniej expa dostajecie. Więc jeżeli expicie na Aria 85, no to na 98 poziomie już nie zdobywacie expa. Ale jeżeli miejscówki mini Uberów mają 96 Aria level i tam potwory zwykłe mają 96 level, czempioni 98, a unikaty 99, to tego expa będziecie dostawać do samiutkiego końca. Bo jeżeli chodzi też o obliczania od setnego levela do 125, zabrane jest to tak, żebyście dostawali expa do samego końca, farmiąc na lokacjach 96. I tak, to było na tyle. Więc możecie użyć lokacji do mini Uberów, czyli Piec Bólu, czyli Matron's Den, czyli Forgotten Sands. Ja polecam Piec Bólu, oczywiście. Albo na nowo stworzonych riftach, gdzie wszystkie potwory również, to jest lokacja 96, są randomowo wygenerowane potwory, dropią tam od czasu do czasu sztandary bohaterów, runy, gemy oraz złoto i mikstury pełnego wzmocnienia, ale w riftach jest ten problem, że nie dropią tam itemy. Więc jest to alternatywa. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej o riftach, zapraszam do mojego poradnika o riftach w BT Diablo. Wystarczy pisać BT Diablo Rifty na D-Wins. Albo będzie ten filmik w poradniku tego, w opisie tego poradnika. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Albo na streamie. Dzięki za oglądanie do końca. I dawaj znak w komentarzu, co sądzisz o tym endgame'ie. Czy to Cię bawi, czy to Cię nie bawi, cokolwiek. Jakaś opinia jest mi bardzo potrzebna, jestem ciekawy. Ja osobiście, mi się to bardzo podoba, ja w to idę. Endgaming jest zacny. Trzymajcie się, dobrego dzionka, cześć, BOOM!